Będziemy do skutku. Będziemy do skutku. Na pewno nie odjedziemy. No na pewno. Na pewno będzie. Andrzej, ja jadę z tobą. Jesteś z jakiejś kazety? Spokój. To na spalnie mieć. Burmistrz, weźcie nam tę drogę. Ale, kurde! No? Dlaczego mnie skupia, nie ty? Nie było takiego, już nie widziałem. Głównego jakiegoś zagrożenia życia ludzi, wielkiej powodzi tu nie ma. Jest tylko bardzo znaczne podtopienie, gdzie panujemy nad sytuacją, gdzie są potrzebne, weźmy jakieś dostarczenie, czy starszym ludziom posiłków, no to wszystko mamy pouzgadniane. Także nie widzę. Woda jest duża, musi pójść. Po zimie woda łagodnie. Śniegi łagodnie topniały, woda łagodnie wsiąknęła w glebę, jest duży poziom wód gruntowych. I obecnie przy takich opadach no, musi być taka sytuacja, jak jest w głównych nurtach rzek. Musimy to jakoś przeczekać i ja mówię, na bieżąco pod kontrolą mieć wszystko. Najbardziej ucierpiały gospodarstwa, trzy gospodarstwa na ulicy Kieleckiej, no i tutaj, gdzie jesteśmy, też cztery. To nie są gospodarstwa, to są budynki mieszkalne, gdzie do piwnic, do suteryn weszła woda. Ale część mieszkalna jest, to wszystko w porządku. Ludzie mają możliwość wyjścia w gumiaka, zabezpieczenia się jeszcze, także jest wszystko pod kontrolą. Ilu ochotników bierze udział w dzisiejszym tutaj zabezpieczeniu tego? No, ja mogę mówić o mojej brygadzie, drużynie ratownictwa wodnego Sędziszowa. Jest nas 12 osób, taka drużyna. Dziś bierze 6 osób. No dwóch jest w pracy za granicą, nie wszyscy od razu zjadą, ale na bardzo szybko stawiło się 6 osób ratowników. Ci wszyscy na pomarańczowo ubrani ratownik to są gminnego zespołu reagowania Sędziszowa. No i straże ochotnicze zostały postawione w stan gotowości, pomagają strażakom, oczywiście strażacy walczą przez całą noc, walczyli w wiosce Jeżów, tutaj też na Klimontowskiej i tutaj. Także pomagamy w tej chwili strażakom. Prowadzimy na terenie Sędziszowa, przede wszystkim na terenie Sędziszowa, ale nie tylko, bo wzdłuż góry biegu rzeki Wieżawy, w Staryszowie, w Jałowieży i Mistyczowie, szeroko zakrojoną akcję pomocy przed zatapianiem gospodarstw. Współpracujemy tutaj z Państwową Strażą Pożarną z Jędrzejowa, jest na miejscu zastępca komendanta powiatowego. W tej chwili są z panem burmistrzem gdzieś w trasie. Z terenu naszej gminy są praktycznie wszystkie nasze ochotnicze straże pożarne zaangażowane. Oprócz tego udzielają nam pomocy straże z terenu gminy Jędrzejów i z terenu gminy Słupia, z terenu gminy Wodzisław. Może chwila przerwy. Mojej oceny jest, nie jest to policzone na dzień dzisiaj, ale jest zaangażowany bezpośrednio przy przywożeniu piasku, nasypowaniu worków, roznoszenie około 100 strażaków. W sytuacji związanej ze bezpośrednim zagrożeniem, gdzie woda już weszła, na zakład jest na zakład produkcyjny Babis w Staryszowie. I tam w tej chwili są prowadzone szeroko zakrojone akcje, żeby ratować produkcję.